Szósta rano. Nie robię śniadania, tylko jadę. Mam godzinę, półtorej do celu. Tam o 8 otwierają. To nie jest centrum logistyczne, to jest fabryka recyklingowa. Ja mam złe przeczucia odnośnie tego rozładunku, że to będzie naprawdę w sobotę. Ale to nie ode mnie zależy. Ja jadę i muszę spróbować, bo jak nie spróbuję, to będę myślał, a może bym zdjął dzisiaj, nie? No bo będę, jak już tam zajadę, będę 7 godzin od domu. No i albo będę dzisiaj, albo w sobotę. No to kto, co by normalny kierowca wybrał? Być w czwartek w domu, czy być w sobotę w domu? No i to jest właśnie praca na chłodni latem, nie? Chociaż ten sezon tak było tak pół na pół. Te ładunki z przerzutami do Stanów, to są ładunki do Enrosa, takie odpady, to też tak, to nie powinno tak być, nie? Tylko że oni łapią to, co idzie, bo firma się rozrasta i podwójne obsady dostają najlepsze ładunki, ci co płaczą dostają najlepsze ładunki, a ci co zawsze robili mordę w kubeł, dostają gówno. Ja będę musiał z nim pogadać. Albo po prostu jak tak będzie, że będzie się robiło przerzuty i wracało się do Montrealu w czwartek, w piątek, to już nie będę wyjeżdżał, że tylko w domu 6 godzin, tylko będę brał tydzień wolnego w domu i wyjeżdżał na następny tydzień. Będę mniej zarabiał, ale miał więcej czasu w domu i summa summarum to będzie dla nich niedobre, bo będzie trapnie jeździł, nie? Także to jest, jak to się mówi, couteau à double tranchant, czyli po francusku nóż, który kroi na dwa. Który potrafi kroić podwójnie. Dobra, jadę. A może mnie zdejmą? A już widzę wszystko czarno. Ja jestem pesymista, realista. No i teraz patrzcie, ten Sigik to jest też taki niezły gałgan. Wczoraj mnie prowadził tą drogą, tu, której nie znam i nie wiem, czy można, ale podejrzewam, że można, chociaż no trudno powiedzieć, tu jest jakaś rzeka na początku, a teraz jak już stanąłem na parkingu, prowadzi mnie tą drogą, którą chciałem jechać. Zrozum, co z tego? No i tak pojadę. Jak mnie nie zdejmą, to tu gdzieś jest parking. Petro Canada, tak. Petro Pass. Kurde, muszę wziąć poprawny adres, bo to nie jest poprawny adres, to jest tylko pira za drzwi. I już! Będę stał, kwitną. Tylko moje zmartwienie jest takie, że dzisiaj, jutro ma padać. No, to już będzie totalnie do dupy, ale wtedy po prostu przygotuję traka do opróżnienia. Może przygotuję sobie pakiet ochronny. Kamizelka, kask, okulary, jeszcze buty założę, buty mam pod tym. Wilczur w traku. No to jest dla wilczura trochę męczące. Takiego dużego psa. Chyba, że go wziął tylko na tydzień albo dwa. No nic. Tak. O i teraz znowu pokazuję. Jak zmieniłem adres na ten, właściwie znowu pokazuję tą inną drogę, ale ja jadę tą, którą znam. Nie będę się cackał. Dobra. Idę założyć buty, przegląd i spadam. Jak to się mówi, all set. Dość szybko dzisiaj się dowiem, czy mnie zdejmą, czy nie. Ale mówię, nie mam dobrych tych. Jaki fajny ten pies. Przechodziłem tam o położenie, nic z czego bym się patrzył. Fajny, mądry. Widać, że mądry. Są bardzo mądre. Nic, jak to mnie nie zdejmą dzisiaj, to będzie moja ostatnia podróż, bo jeszcze musiałem zrobić Montreal Toronto, ale przy takim obrocie sprawy, w sobotę idę do domu i do czwartku do samolotu siedzę w domu. No to wiało. Fajne. Pan śpi, a pies pilnuje. Jak w Polsce. Zaraz idziemy do Quebecu. Idziemy w las.
się nawierzchnia, to znaczy, że jesteśmy w Quebecu. Teraz jesteśmy równo na linii Frontière. I tu jest Quebec. Kilometrów, parę wzgórz do góry i już jesteśmy w innym, jak gdyby w innej strefie klimatycznej. No i mówiłem, że wjedziemy w lasy, nie? Droga na początku była bardziej wyboista, teraz się unormowało. Równo godzinę będę wiedział, co się ze mną dzieje. No i duży minus tego, że to jest korpo, to jest recykling korpo, duża korporacja, nie? Well, zobaczymy. Jest 11 palet, 10 km. Muszę obczaić ten truckstop, co tutaj będzie. W razie czego, nie będzie wyjścia. No ale to będą jaja. To sobota, jest czwartek rano. Bądźmy dobrej myśli. Tu jeszcze gdzieś waga była, pamiętam. Tak, za kilometr jest waga. Tu jest Petro. Tu jest miejsce na parking. Jest, coś tam jest. Tak, tutaj można stać. Jest restauracja. Sklep. The panel tak zwany. Dobra, ja muszę skręcać w lewo. Skręcić szlak, by to trafił. Myliłem się, muszę zawrócić. Zamotałem się. Ale dobra, jest serwis Volvo, na którym się zawracam. Wcześniej nie było i się jeździło przez miasto. A obok tej wagi trzeba było skręcić. Tylko źle patrzyłem na nawigację. Jak to przyzwyczajenia potrafią zgubić człowieka? Dobra, nie szkodzi. Popełniamy błędy. Te kominy to jest tam, gdzie jadę. No kurde, no nie wierzę, żeby na w takim molochu nie mieli miejsca na 11 palet i robili wielkie halo z tego, z przyjmowania towaru. Ale korpo to jest korpo. Zobaczymy. No,
Uwaga, zaraz się dowiem. Czy będzie coś z tego, czy nie? Zobaczymy. Na razie wszystkiego dobrego. Dowiemy. Kierowcy w kaskach wychodzą. No to ja też już kask założyłem. Zobaczymy, czy moja znajomość francuskiego coś tu pomoże. Tu jesteśmy w terytorium typowo francuskojęzycznym. Nie wiem, czym się stresuję. Czyli zaczyna się dobrze, w sensie źle. Nie mam dokumentu, bez którego nie mogę dostarczyć. I on mówi, że on nie wie, czy mnie wezmą, czy nie wezmą, bo musi być ten dokument. A to już logistyka mu powie, czy mnie wezmą, czy nie. Ale ja bez tego dokumentu nie chcę nawet ze mną gadać. No to super. Mówi, żebym zaparkował się na ulicy i dzwonił do mojego dyspacza. No to ja już wiem, jak to się skończy. No więc to nie jest druk, który ja sobie wypełniam, czy ten, co wysyła, sobie wypełnia. To oni wysyłają do przewoźnika, czyli Morno ma to. Czyli ten przewoźnik, który nam to dał, mam to dostarczyć. No ale ładunek jest na sobotę, więc to może być, to może o to chodzić. No nic, spedytor wie, działa, zobaczymy, coś działa. Jak nie, to kwitnę tutaj dwa dni, znaczy ja pojadę na ten truckstop, nie? Ja sobie zaczynam robić porządek. No i to mnie wkurza, bo ja tu cały czas dbam o czystość, ale to zawsze gdzieś wchodzi ten brud, nie? Pod wycieraczkę. I jest tak zrobione, że może wszędzie wejdzie, no i muszę to odkręcić, żeby uchylić pod spodem, to jakoś tam wydmuchać. Ale no to już ma, już zaczyna być trochę ten, nie zapuszczone, no ale można czyścić, ale nie można 100% czystości trzymać, jak się robi takie miejsce jak tu na przykład. No i ochrona, no co, no ochrona jest tylko od wpuszczania i wypuszczania, no oni bez dokumentu nie wpuszczą nawet ten. Nie zadzwonią do logistyki, bo to nie ich sprawa. No i to jest logistyka tej korporacji, musi wysłać dokument do przewoźnika i bez tego dokumentu się nie dostarczy. Czy to dziś, czy w sobotę. Także dobrze, że niech to. No ale Morno to oni to dobrze wiedzą, dlatego tego dokumentu nie chcą im dać pewnie. Bo chcą, żebym to dostarczył dopiero w sobotę. Porażka. Zapłacą za to. Mi. Ale to jest i to jest taki ładunek, że masz go wziąć w poniedziałek, masz krótki dystans i nie ma jak z tym zjechać na bazę, bo to będzie nie po drodze, to będzie wydłużanie kilometrów, to jest walenie w balona totalnie po całości, nie? A oni sobie używają traka jako magazyn, bo rzekomo nie mają miejsca na 11 palet. No ale oni mają, tylko po prostu to jest wykorzystywanie przewoźników. Dobra, odkręciłem, to się unosi, ale żeby to zdjąć, to by wszystko trzeba zdjąć. To już nie jest robota dla mnie, nie? Jak pira ze drzwi, to coś tam wyczyszczę, będzie lepiej niż było. No. Ten trak potrzebuje troszeczkę serca, bo przez ostatni tydzień go zaniedbywałem. No ale dobra. Ja już widzę, że tutaj będzie kaszana. Ja w ogóle się zastanawiam, dlaczego Prynz wziął ten ładunek, jak oni też nie zrobili swojej roboty, bo oni tak się rzucają na co jest tam z tamtej strony, jak jest taki czas zły, ale to wynika z tego, że to też nie ma ładunków teraz na chłodnie, to biorą co idzie, nie? Ale też powinni czasami pomyśleć, że zamiast brać taki ładunek, bo na nim i tak stracą, prawdopodobnie nie zarobią na nim dużej kasy, a jak ja bym to zaciągnął na bazę do Montrealu, no to wtedy automatycznie tracą, bo się wydłuża dystans, nie? Oni powinni zanim ten ładunek wziąć, wszystko przeliczyć i pomyśleć, nie? No kurde, gdzie brać w poniedziałek i
3000 km i na sobotę. Tak, to jest roboty na 3 dni tylko. Dobra, uczą się na błędach. Ale widzę, że tamten kierowca też ma ten sam problem, co był przede mną. Też stoi na ulicy. Ten biały Lejdla, on też był przede mną w kolejce i też wyjechał na ulicę. Tymczasem zdjąłem wykładzinę, wyczyściłem podłogę i tak sądzę, że kupię nową wykładzinę na przyszły sezon. Ta już jest zużyta. Chociaż jeszcze ją wypiorę, zobaczę, jak po wypraniu będzie wyglądała, ale nic się nie stanie, jak kupię nową wykładzinę. Zobaczymy, czy dostanę tego traka, jak wrócę. Nie, bo dzisiaj jestem cięty, nie? Dzisiaj jestem cięty i jak wrócę, to im powiem, co myślę o tych ich ładunkach i wynalazkach. Oni powinni pomyśleć, zanim biorą taki ładunek. A nie, że biorą i jest. I co z tego, że jest, jak jest do dupy. No. Nie pracuję w spedycji, to nie wiem, jak tam to wszystko wygląda teraz, ale wiem, że jest lipa, no. Dobra, o! Completed form. Jest coś, wydrukuję i pójdę zobaczyć. Saturday, July 2nd. Wydrukuję i pójdę do nich, zobaczę. No to już będę wiedział, czy jechać na truckstop, czy nie. Drukujemy. Jest forma. Na ewentualną sobotę. Wydrukuję, pójdę z tym do nim. Zobaczymy, co mi to da. Zobaczymy, co mnie to da. Ok. Więc ochrona powiedziała, że no jestem za wcześnie, jest na poniedziałek, na sobotę, że on nie może mnie wpuścić. No ale rozumiem moją sytuację, no mówi, że to jest do dupy, ale to pewnie twój spedytor zawalił sprawę i tak dalej, nie? Bo on powiedział jedź, a nie powinieneś jechać. No i dobra. Dał mi numer do środka, do jakiejś żoni buławej. Mam jej numer tego i będę dzwonił, bo on mówi, że czasami jest tak, że mają miejsce, bo nie ma tego, bo nie ma nikogo dzisiaj, nie? No i zobaczymy, pogadać, powiem jej, że jestem tutaj, jestem 7 godzin od domu, piję, już mówi po francusku i co, i czy jest w ogóle możliwość coś ze mną zrobić, bo, no bo do dupy. Oui, bonjour. Le gardien de sécurité m'a donné votre numéro de téléphone pour voir si on pouvait faire de quoi parce que je suis trop de bonne heure pour ma livraison. Puis moi, je n'étais pas au courant. C'est mon dispatch qui m'a mis en erreur. Puis là, je ne sais pas si je vais être pogné là jusqu'à samedi. C'est quoi votre numéro de confirmation? S comme Sierra 260908. Puis c'est 11 palettes. Merci, merci. J'attends votre appel, bye. Powiedziała, że sprawdzi z ludźmi w środku i oddzwoni. Czekamy. Ale oddzwoni, ona oddzwoni. Hello? Hey, I said email. What kind of email? Yeah, I've printed it. I went inside, he said I'm early, but he gave me a phone number direct to the plant. I talked with the lady, I'm waiting for an answer. Okay. I'll let you know once I know. Thank you. Mój dyspacz dzwoni. Dałem ci ten. Dałem ci PDF-a. No ja wiem, odpisałem ci już. No i wytłumaczyłem, może zadzwoniłem do środka i czekam na odpowiedź. On nie sprawdza maili. No już trochę długo, 40 minut czekam na jej telefon. Się zawsze obawiam, czy źle podałem numer telefonu, nie? Poczekam tak do 12. Jak do 12 nie odzwoni, to zadzwonię jeszcze raz. No i się spytam, o której mam przyjechać w sobotę. Nadzieja jest. Jeszcze jest. To jest 12, dziewczyna nie odzwoniła. Dzwonię jeszcze raz. Chcę wiedzieć, na czym stoję. Przynajmniej się dowiem, o której w sobotę mam przyjechać. Ouais, excuse-moi de vous déranger. Ben, j'ai pas eu de retour d'appel. Est-ce que ça veut dire que je peux pas livrer aujourd'hui? Ah,
Ok, c'est bon. C'est bon, merci. Non, c'est bon, c'est... Je vais écouter, je suis en avance. Fait que... je vais attendre votre appel. Merci, bye. Ona mówi też, że do niej nikt nie odzwonił. Zaraz będzie dzwonić jeszcze raz i mówi, przepraszam. Ja mówię, nie, no to ja przepraszam, bo ja jestem za wcześnie. Zdrzemnąłem się. Zadzwoniła, bardzo mile. Dzisiaj mnie nie zdejmą, ale mnie jutro zdejmą o 6 rano. Dobra, dzwonię do prynsa. Dobra, jadę na Truckstop. On mi tak powie jutro, go come back empty, bo co, jutro jest Kanada Day, wszystko pozamykane. To nie jest źle. Jeden layover i jutro zrzutka. Bywało gorzej. A właśnie w telewizji, jak leżałem na łóżku w radio, mówią o tym mieście i mówią o tej hucie, bo to jest huta, no to jest recykling, huta i tak dalej. Po drugiej stronie, ona jest jakby na górze, i po drugiej stronie jest dosłownie, no obok huty, ta. Dopiero co wstałem, jeszcze jestem zamulony. Dzielnica mieszkalna z domkami jednorodzinnymi, i to jest największy w Quebecu czy w Kanadzie miejsce, miejscowość, dzielnica, w którym jest ten. Najwięcej przypadków raka płuca. A ta huta ma według prawo do emitowania arseniku stężeniu większym niż 33, 3 razy, 33 razy większe niż normalne. O, taki rząd dał prawo. No, pieniążki. Także dobrze, że tutaj nie spędzę za dużo czasu. Dobra, jadę. No dobrze, to ja kontynuuję w takim razie wyprowadzkę. Wymyłem kosz i mój zlew. Wysuszy się i tu będę ładował moje rzeczy. I za to mi zapłacą. Dniówka oczekiwania. On już mówi, że jakiś ładunek ma. 50 tysięcy funtów. Czyli ile mam paliwa? Po Kanadzie 40, 49 wiozłem. 50 już tak trochę będzie ciężkawo, ale powinno być ok. Także jutro zajadę na bazę. Najprawdopodobniej. I no jak jutro zajadę na bazę, to w niedzielę jeszcze mogę tam na Toronto pojechać, ale już pustym trakiem, nie? Żeby już nie musiał wyciągać rzeczy, to jutro wieczorem albo w sobotę rano na spokojnie bym sobie wyjął rzeczy, poszedł do domu, poporządkował i tak dalej, i tak dalej. A w ostatniej podróży do Toronto bym go tylko dopucował. Robię ten porządek na spokojnie i doszedłem do wniosku, że wożę za dużo rzeczy ze sobą, których w ogóle nie używam. To jest na głowę. Nie, to jest na... To jest na głowę? Tak, to jest na głowę. To jest na klatę. Stary uchwyt, który się nie sprawdził do gotowania. Dużo rzeczy wożę, których w ogóle nie potrzebuję. Mikrofon, który też się nie sprawdził. Bo w akcji, w jakiej operuję, nie mam czasu. Kable. Pełno jakichś akcesoriów do GoPro, których też nie używam, a wożę. Także dobrze. Porobię porządki i w przyszłym sezonie tego nie wezmę ze sobą. Po co wozić rzeczy ze sobą, których się nie używa? Jak widać, w całym sezonie, się nie przydały, więc... Dobrze. Tylko te wyprowadzki i wprowadzki raz na rok są dobre. Robimy taki generalny check. Ja tam dużo rzeczy nie mam aż tak bardzo, nie? To już jest kosz na śmieci. To są rzeczy gotowe do segregacji. I chcę zrobić tak, żeby to się wszystko w to zmieściło. A resztę do domu. Mam tylko tu. No, najgorsze już mam za sobą, bo drukarkę wyjąłem. Kabel wyjąłem. Wcześniej było trudniej, bo tam było kabel przyciągać, a tutaj jest dużo łatwiej kabel przyciągnąć. I muszę jeszcze tylko tę nawigację
wyciągnąć kable, nie? Moje radio jest kaput, więc je zezłomuję i będę używał firmowego, które jest nowe. I tam jest, tam tutaj. To też mi odejmie jedną rzecz do włożenia. Dużo nie ma aż tych tubów. Pod kabiną trochę jest, ale pod kabiną co tam jest? Pod kabiną moich rzeczy jest niby wszystko ich, ale ja tak, wezmę kable i wezmę wąż do powietrza, żeby pompować koła, bo jak kiedyś zostawiłem w bordowym na wakacje, to później już po wakacjach nie było. Także ja to wezmę. I pod kabiną mam jeszcze co? Tam są łańcuchy. To jest ich, to zostawiam. Płyny to z ich, to zostawiam. Pod kabiną mam tylko tak. Kabel od agregata, który jest przyciągnięty tak, żeby mógł podłączać od prądu. Później krzesełko składane. W tym roku ani razu go nie użyłem, no ale nie, krzesełko zostawię. I miotłę. O nie, jeszcze mam młotek. Do przecinania plomb. No tam troszeczkę parę narzędzi, ale nie ma jakiegoś tam wielkiego tego. Nie, to będzie ok. Dzisiaj to ogarnę, jeszcze zacznę czyścić. I taki Toronto jak dostanę, to na sam koniec właśnie zrobię połysk, że jak wrócę, mam nadzieję, do nietykanego traka będzie pachniał nowością. A jak nie, no to ktoś go dostanie na okres wakacyjny. Mam nadzieję, że nie, wątpię, ale you never know. No i to są śruby, to dzisiaj zrobię, bo jest dobra pogoda, nie jest gorąco. To są śruby, które te przymocuję łóżko, tak jak było, nie? To jest moja największa bolączka, jak przeprowadzam się. Zostawić łóżko w takim stanie, jak było, a później je przyprowadzić do mojego stanu. To jeszcze trzeba odkręcić. No i to wyjąć. Muszę znaleźć lepszy system niż te kurcze taśmy klejące, bo to cały czas mi się odkleja. Się mówi niby mało, ale każdy szczegół jest ważny. Są wszystko nawyki, nie? Jeden kabel musi być tu, ładowarka do niego. Na dole tak samo. Jedna ładowarka i dwa kable. Te kable już są zniszczone. Wypadałoby je wymienić, może tak zrobię. Już mają swoje lata. Ale chodzi o to, że teraz zmieniają standard. To jest to, co mówię, pada deszcz, na rower bym się nie poszedł. Zmieniałem standard i teraz gniazdka C i co? I zmienię kable na C i muszę też te wymieniać, nie? Postaram się znaleźć jeszcze takich kabli dwa albo trzy. Oryginalne, chociaż z oryginalnymi to już ciężko jest, nie? Bo one naprawdę są zmordowane. Albo w ogóle postarałbym się do iPhone'a znaleźć sobie tą, wziąć sobie tą ładowarkę, które ładuje zbliżeniowo, nie? Ale jak to zrobić, żeby to zamocować? No nic, będę myślał później. I tak się mówi, każdy szczegół. Tutaj dwa uchwyty do iPhone'a. To na końcu zrobię, bo to będę potrzebował do samego końca, jakbym Toronto robił, nie? To sobie zostawię ostatnią rzecz, to zostawię to i to. I materia, i buty robocze, kask, okulary i kamizelkę. To też ze sobą biorę, bo to jest niby ich, ale to jest moje. Buty są moje, kaski te są ich, ale ja później tego nie znajdę w traku i mam w nosie, nie? Znaczy mam w nosie. Jak nie znajdę tego w traku, to ja mam problem. Dlatego ja to biorę i mam w nosie. Niech sobie kierowca swoje przynosi. No dobra, trochę pracy z tym było. Ale już prawie wszystko ogarnięte i wszystko posegregowane. Tu jest pusto. To jest na ostatni dzień do wyczyszczenia. To są okulary. To jest torba na śmieci ewentualna, to są śmieci. No i tu już wszystko jest opakowane, gotowe do wyjazdu. Tak samo tu, drukarka jest tam, nawigacje są w koszu na śmieci. To jest zapasowa ta, jak to się mówi, do drukarki, wkład do drukarki zapasowy. Łóżka jeszcze nie zrobiłem. Łóżko zrobię prawdopodobnie, jak będę robił Montreal Toronto. Na rozodrunku, żeby sobie zająć czas. Ok. 18:30. Zostawiłem sobie ładowarkę do kamery. Tego jeszcze nie zdemontowałem, ale to jest wyjąć chwilę momentu.
więcej czasu zajmuje montaż tego wszystkiego. Pusto, pusto, pusto. Pusto. To do wzięcia. Puste pojemniki po jedzeniu i torby na kuchnię, czyli to. To jeszcze zostawię, bo już jutro jeszcze mogę coś zjeść. Ale ewentualnie to jutro, jak będę na bazie, wyjmę, nie? To wszystko jutro wyjeżdża. No i lodówka też. Jutro wyjeżdża. Jeszcze prawdopodobnie ściągnę pufy i wypiorę. I założę je, jak będę robił Montreal Toronto. Dobra, tyle. Jutro zdejmuję i ładuję wodę.